witam, przedstawiam ściągacz do konusów, endcapów, adapterów, czy jak ktoś woli końcówek piast, Junior Hub Genie 1758. Narzędzie, tak jak jego opakowanie, jest bardzo proste i minimalistyczne, ale jak widać, więcej nie trzeba. Na kartoniku znajduje się jego oznaczenie i rozmiar, a z tyłu dokładna nazwa i zastosowanie wyjaśnione po angielsku. Jeśli filmik Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Genie występuje w dwóch rozmiarach. Mniejszym jak ten, do piast z osiami 12 i 15 mm oraz większym, 20 mm, do piast stosowany chyba już tylko w downhillu. Junior składa się z dwóch części. Pierwsza to wkręcana rękojeść, a druga to rozporowy element wsadzany do endcapa. Jego budowa jest bardzo podobna do ściągacza do łożysk wewnętrznych, z tą różnicą, że ten nie ma rantu na końcu, który zapierałby się łożysko. Tutaj końcówka rozpiera się w adapterze i to wystarcza, gdyż końcówki piast nie siedzą tak mocno jak łożyska w korpusie, chociaż tyle razy się już z nimi umęczyłem i porysowałem, że stwierdziłem, że wydam tą stówkę dla świętego spokoju. Oczywiście zamiast Juniora można użyć owiniętym czymś miękkim kombinerek i madła lub samej osi. Genie działa bardzo prosto. Wystarczy jedynie włożyć go do piasty, tak aby zaparł się na samym adapterze, absolutnie nie na łożysku. Mocno go dokręcić, dla pewności można się jeszcze wspomóc płaską jedenastką. Następnie mocnym, zdecydowanym ruchem pociągnąć za rękojeść, nie wybijając sobie przy tym zębów. Narzędzie przydaje się głównie do piast przednich, jak takie DT350 lub tańszych, popularnych Nowateków, gdzie końcówki są dwuczęściowe i trzeba je solidnie wcisnąć. W przypadku piast tylnych, gdzie jest wewnętrzna oś, jak DT240 lub takich Industry 9, adaptery raczej będzie można ściągnąć samymi rękami, no chyba że się zapiekły z braku serwisu lub odpowiedniego smarowania, to oczywiście też można go użyć. Jak to narzędzia od Juniora, a miałem ich już parę, linki do nich znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Hub Genie jest solidnie wykonany, nie miałem z nim żadnych problemów i jestem zadowolony z jego działania. Dlatego jeśli planujesz sam serwisować swoje piasty, szczególnie DT350, to mogę go śmiało polecić. Jedyne do czego mogę się przyczepić, to cena, która mogłaby być nieco niższa. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach.
Cześć!